Cześć, tutaj Michael ze schroniska w Miedarach. Mam dla was taki mały apel, ponieważ potrzebujemy ludzi, którzy mogliby... Ej, chodź tutaj, łobuzia. Mogliby pomóc z wyprowadzaniem naszego kochanego Arnolda. Arnold, chodź, chodź. Apel do wszystkich, którzy mają albo mieli kiedyś psy, które są, jakby to powiedzieć, silne, dość mocne i umięśnione. Czy by nie mieli czasem paru minut, raz w miesiącu nawet wystarczy, raz w tygodniu wystarczy, raz na dwa miesiące wystarczy, naprawdę obojętne. Ważne, żeby ten psiak miał możliwość, żeby ten psiak miał możliwość na jakikolwiek komfort u nas w schronisku. A obecnie przez to, że no jest on silny, przez to, że ciężko jest nam czasami go wyciągać z końców. Niestety nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, żeby go wziąć na spacer. A jeżeli macie doświadczenie z pracą z pitbullami, amstaffami, czy jakimikolwiek innymi większymi psiakami, to bardzo, bardzo, bardzo proszę o okazyjne pół godziny, żeby wpaść do nas, wziąć sobie go na spacer, żeby się chłopak wyhasał. Nie musicie tego robić co tydzień, nie musi tego robić co miesiąc, ale chodzi o to, żeby on miał parę osób, które zna. Wracaj! Jak widzicie, to nie jest agresywny pies. Ja nigdy nie był agresywnym psem, ale przez to, że brak mu ruchu naprawdę nie daje sobie dobrze rady. Albo tyje, albo chudnie, albo zachowuje się tak, a nie inaczej. Tak właśnie sobie skakał, że sobie nabił małego guza na czole. Już się wszystko praktycznie wyleczyło. Ale po raz kolejny apel o spacerki dla Arniego. No, a jeżeli ktoś by miał ochotę adoptować naszego Arniego, ale wiadomo, że takie cudownie nie zdarzają zbyt często, więc nie możemy o tym marzyć. Ale generalnie Arni jest jak najbardziej do adopcji i szuka domu cały czas. I mi się wydaje, że ktokolwiek kuma tą rasę, to będzie miał sporo zabawy. Prawda, Arni?